Chrześcijanie płacą ogromną cenę za swoją lojalność wobec Chrystusa i za miłość do Niego. Są porzuceni przez innych, ale nie przez Boga. Mój ziemski ojciec mnie opuścił, ale mój ojciec w niebie nigdy mnie nie opuści. Kocham moich rodziców tak bardzo. Chcę, żeby wiedzieli, że modlę się, by Bóg otworzył ich serca i umysły. Chciałbym przekazać wiadomość mojemu tacie. Powiedziałeś, że chcesz mnie zabić, przelać moją krew publicznie. Niezależnie od tego, jaką podejmiesz decyzję, przebaczam ci. Rząd stosuje dwa rozwiązania wobec chrześcijan, którzy nie chcą wyprzeć się swojej wiary. Egzekucje i polityczne obozy koncentracyjne. Kiedy zobaczyli, że się modlę lub mówię innym o Chrystusie, zamykali mnie w więzieniu. Próbowali zmusić nas do zaparcia się wiary i bili nas, jeśli tego nie robiliśmy. Straszyli nas, mówiąc, że Indie należą do Hindusów. Mówili, że nie ma tu miejsca dla chrześcijan. Ogłaszali, że chrześcijanie muszą opuścić tę wioskę. W przeciwnym razie będą zabici. Straszyli nas, że jeśli odbudujemy kościół, to nas zabiją. Rozniosą nasze ciała na kawałki, tak jak nasz kościół. Wielu mówiło mi, że inni chrześcijanie zabraniali im przychodzić do swoich kościołów. To napełniało moje serce smutkiem. Nie rozumiem, dlaczego my jesteśmy wierzącymi drugiej kategorii. Tylko dlatego, że inni znaleźli swoją wiarę przez rodziców, a inni szukali i znaleźli go sami? Chrześcijanie nas porzucali, chociaż mogli nam pomóc. Ci ludzie powinni stać przy nas, pomóc nam poradzić sobie z naszymi problemami. Na początku zapraszali nas do kościoła na spotkania, a gdy byliśmy w więzieniu, przychodzili mówiąc: prosimy, nie przychodźcie już więcej do kościoła. To pomoże uniknąć nam kłopotów. Prosimy Boga, by dał nam więcej odwagi i siły, by trwać w Jego imieniu, nie załamać się w obliczu okropnych prześladowań. Oni nie mogą wypalić Chrystusa i Kościoła z naszych serc. Jesteśmy w Bożych rękach. Mam w sercu Ducha Świętego i On daje mi siłę, by się nie bać. Było bardzo ciężko, ale dzięki Bogu Bóg się o wszystko zatroszczył. Nikt się nie poddał. Nikt nie załamał. Stali się bardzo silni w Bogu. Moja wiara się nie zachwiała. Wiem, że w każdych okolicznościach Bóg jest z nami. Jeśli pojawią się prześladowania w Twoim życiu, nie zniechęcaj się. Proś Boga o siłę. Bóg Cię wesprze, poprowadzi. W każdej trudnej sytuacji czerp siłę z Boga. Zawsze będę ufał Bogu, który dał mi nowe życie. Zawsze będę ufał. Bóg zawsze i wszędzie jest ze mną. Bóg umocnił mnie, dał siłę. Nie zatrzymam się. Będę trwał, ponieważ zostałem wybrany przez Boga do tej pracy. Chcemy, by ludzie na całym świecie modlili się za nas. Chcemy, by inni mówili w naszym imieniu, byśmy mogli być wolni w wyznawaniu i praktykowaniu naszej wiary.